Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego gameplaya Assassin's Creed Valhalla. Co ciekawe, gdzieś tu w pobliżu mamy cel związany z zakonem ukrytych, więc bardzo mnie ciekawi, co to takiego będzie. O proszę, można byłoby go capnąć. Hey, Freyond. No i pięknie. Szybko poszło. My battle kennings have worn thin. I am no longer the reed among shields, the glimmer blood, the hallowed skull crack. The scourge of Swanroads. The Iron Throng. The lender of silver gelds. I only wish to be a freebooter. Someone who writes their own destiny. Be glad you head to Valhalla with a poem on your lips. Junta, syn Hunty, członek zakonu zlikwidowany. No i super. Patrzcie, każdy ma jakiś ten. You go where you like. I am not quite finished here. Okay. Trochę skóry wpadnie. Właśnie ile my czego mamy? Chyba jeszcze wciąż za mało na jakiekolwiek prowiant. 600 tu musi być. Jesus. Ulepszenie kurczono do 16. Na razie się średnio to opłaca, więc lepiej oczekiwać. Dobra, zakon. Co by tu mamy w zakonie? Junta, syn Hunty pokonany. Bardzo dobrze. No tak, i otwy okrutne też przecież pokonane. Leigiofu. Czekaj, gdzie my go... Gdzie tą babkę mamy? Aż tam. Dobra, czyli teraz wypadałoby pogonić tutaj, potem tutaj i byśmy gonili w tamtym kierunku. Czyli tam. Dobra, dobrze by było też ogarnąć. Dobrze byłoby też ogadać inny punkt tutaj. Skoro jesteśmy w pobliżu. Może jakoś zapomniałem o tym wcześniej. Ten punkt jakoś mi się wybitnie wtedy nie rzucił w oczy, a teraz już spokojnie będziemy mieli go z głowy, chociaż właściwie to mogliśmy to... No, czyli tak, trzeba te punkty ogarnąć, nawet nie wiem, czy jest w ogóle... Nie wiem, czy jest w ogóle osiągnięcie za te wszystkie punkty synchronizacji. Kończyliśmy. Tam jest sianko. Lecimy na Szczecin. Chodźże. On taki trochę wolny jest, jak się go
Jak się nie zaczeka na niego, to taki trochę jest przymulasty. Dobrze, tu mamy bramę, można sobie spokojnie przeskoczyć i tu pogonić. Coś to może być. Czyli to wejście będzie do tego czegoś. Have a look, Sunin. Będzie kawał korytarza, skoro aż tak daleko jest. O, proszę. Takie pomniki to potrafią się przerazić. A chyba byłby fajne byłoby zdjęcie z tego. A gdzie jest Eivor? Tutaj trzeba trochę cofnąć. Ale tak wygląda. Nie coś takiego w tych w posągach, jak się widzi w nocy, to się ma wrażenie, że teraz ożyją. Takie lekkie creepy. Zdobyto artefakt rzymski. No i super. I to chyba tyle tutaj. Ej, patrzcie, coś tam było. W teorii tam można było się... Ty, właśnie, skoro my jesteśmy tutaj... Dobrze, że... Tam nie ma nic. Ciekawe, wciąż tam zostaje tam ta cała zbroja, tylko gdzie ona zostaje? Tutaj, o proszę, czyli w sumie... Ja chyba to miejscowe kojarzę. Aid me. Zapiszę sobie stan gry. Nas chyba jeszcze nie było. Nie, myśmy tu byli. Czy żeby to było coś pod wodą? Albo to jakieś przejście znowu podziemne. Coś musi być. O, proszę, mamy.
Siedziba wrata. Proszę bardzo. Rękawice ukrytych. Pakt ukrytych. Genwis Pakt, działalność szpiegowska. Dobiliśmy cerku z cesarzem Aureliuszem w zamian za zaprzestanie wrogich działań nad północy. Rzymianie zgodzili się wycofać z wału Antonina. Cesarz Aureliusz słynie z tego, że dotrzymuje słowa, ale sami musimy dopilnować tego jego odwrotu. Jeden z magistrów musi osobiście nadzorować ruchy wojsk i sprawdzić, czy rozkazy są wykonane co do joty. Magister Kontrahit, magister Egan. Karwasze ukrytych. W ogóle jedna z tych... O, proszę. Jak fajnie to wygląda. W ogóle jedna z tych rzeczy, która mnie bardzo jara w tej całym cyklu, to wszystko to związane z zakonem, tak bezpośrednio. Super. Mamy to ogarnięte. Sobie lukniemy, jak to wygląda w ogóle. Rękawice ukrytych. 16. Trzeba potem nieźle w to inwestować, żeby się w ogóle... O, proszę. Pergamin. Notatka znaczona na przeczorunku zakonu. Co do twojej prośby, pendencie, to nie zajmuje się tak osobiście pewnymi sprawami. Udaj się na wysokie wzgórza leżące w centralnej części Gloucestershire i znajdź mojego sojusznika w kryjówce złodziei. On ci pomoże. Pergamin. Coś tam jeszcze mamy. No tak, te rzymskie artefakty. Jakiegoś kupca w końcu odwiedzić i zrobić jakiś najazd, ale to chyba się ogarnie, jak już skończymy ten wątek, tak mi się wydaje. To taka właściwa kolejność tego wszystkiego. Czy mi też coś mamy po drodze? To by wypadało ogarnąć. Będzie. The other side must be barred. A przez okno to zrobimy.
No to mamy ogarnięte. No i teraz, gdzie byśmy gonili? W teorii, no tak po drodze, to byśmy tego trochę nadrobili, no ale cóż. To by potem wypadało zrobić, ale póki co. Coś tam wpadło, srebra, niewiele, ale wpadło. Don't you know it's forbidden to consort like this under God's roof? Take what you want, heathen. Just leave us be. You must be the abbess here. Why do you hide in a musky old church? We are not hiding. We sought to flee the Shire in the midst of this ungodly war. But in our haste to leave, I lost my crozier, fell into the hands of some guards in a camp just below. And I am not leaving without it. Dangerous endeavor for three sisters of the cloth. What is your plan? You going to bore them with Bible passages until they give it back? Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. It just may work. Or better yet, I can get your crozier back. You would help us? Mercian soldiers make good practice, and now I'm invested in your plight. Lead the way. It's takie dziwne, że... że macha tym dłonim jakby... How long since you fled the ministry? Must be weeks now. We had no plan and no help. We just knew we had to get out of Ledichester. Whether it is Burgred on the throne or one of yours, makes no difference. Their reign would be less than godly. No offense. None taken. Z drugiej strony dobrze, że są tylko takie małe zadanka, bo jeszcze by doleciały te, wiecie, poboczne sequesty przy tak długiej fabule, to by szło zwariować. This area is off limits. This is the camp. One of them has my crozier. What do you see, Sunin? No nic nie widzi. The Abbess's crozier should be somewhere in this camp. Pytanie, który typ go ma? No wiesz. You're dead. A to Francja. So Jesus. Down to the river. You are unlike any sisters I've seen. Bare-fisting armed men like that. I can do all things through him who strengthens me. We Christians take matters into our own hands well enough. Ha!
We are nearly there. Lincolnshire is on the other side. Wolves! Not today, devils! Not today! Now have seen everything. Not like the area, Sunan. That is far enough. Sisters, gather around. Let us pray to the Lord our God and thank him for watching over us. Your crosier. The Lord sent me a shepherd to help lead my flock today. Thank you. You did not have to do what you did. There's truth to that. You would have done fine on your own. I will never look upon sisters of the Clath the same way after today. And I will never look upon heathens the same way. Farewell. Siostry, to pora. A to Franca. Ach. Czy my już tu wcześniej nie byliśmy? Żeby... O, proszę. Słyszałem, coś tu będzie na górze. Co będziemy nas rzucić? Oczywiście. No i kolejny rzymski artefakt mamy. Show me what lies ahead. Tak, nic tam chyba więcej nie ma. Mogę tak powiedzieć, że po tych parunastu godzinach, że brzmi to tak trochę jakby... To była taka bardziej gra... Go on. Try it yourself. Układa kamieni, by zyskać wymaganą wysokość. Come. Stand here and look out over the fjords. Hold my hand. There you go. I've never been so high. Your father brought me here long ago, when we were just 19 winters. Together we stacked stones into cairns. These? Yes. Think of this as a test of mind and wit. Stack the cairn stones high and wide into any shape you like. How do I win? You win by playing. And a quiet mind is your reward. Let the air and nature's beauty soothe you. Thank you.
cernut. Dobra, nie było takie trudne, jak sądziłem. I kolejny punkt umiejętności mamy. Proszę bardzo. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Bo tak łazimy tu jak środki. Proszę bardzo. Ja proponuję, żebyśmy jednak dotarli tutaj, do tych murów. Ogarniemy chyba je. Bo coś wątpię, żeby się dało. Najazdu sami nie zrobimy, raczej. O matko jedyno. Tam jest następny. You did better than your tight-lipped man here. He'll never say anything again. We've told you everything. Won't you let us go? That depends on what happens here. What do you think? By land or by water? We take a boat in there, it'll cause a stir. Is that a bad thing? Eivor, there you are. What's with the prisoners? Man from the fortress, out on patrol. We squeezed them. Burger's not here. It's his queen they're guarding. Others with... They must have separated after Tamworth. I heard as much from Chaelbert and Leather Chester. Chaelbert? What was he doing there? Ivar. Too long a tale for now, but he's fine. I sent him to Repton. What's the plan here? It won't be long before someone comes looking for these men. We need to get inside and find others with. Capture a queen to find a king. It might work. Only one way to find out. See if you can get anything more out of them. Me and Eivor will take care of fetching others with. Odin guide you. Ah. The Saxons won't welcome us through the front door. We could find a quiet way in. Or we can take your longship. I'm beside you either way. Ah, Eivor. I have dreamt of this day. Of scouring the Shire in search of a king. Of going a Vikingur. With you. With our brothers and sisters. Conquering new lands. Forming lasting friendships. And if it takes chasing some weasel across a new land, so be it. I am right where I wish to be. As am I, brother. Będzie wesoło. Best not to draw attention here. Barownia Temple Brow. Come no closer. Hold there. We'll do this the Viking way then. Teraz przypomniałem chyba tą misję.
grant me! Wyjdzie? Jakoś tak średnio to nam cicho idzie. Ale w sumie tak jakoś idzie. Tak, jeśli chodzi o ucznictwo, to będziemy mieli sporo tego. The soldiers' barracks. Others with might be here. Dobra, czyli teraz by jakby... Dobra. Słuchajcie, tam byliśmy. Da się zapisać? Niestety nie da się.
tu raczej nic nie ma. O, proszę. Przeszywający strzał. Czyli na dystansik mój ulubiony. Wystrzeliwujesz strzały z taką siłą, że przeszywa na niemal każdą przeszkodę. O, super. You three, scurry. Lady Atherswith, I see Burgred has done his best to hide you away. But what is lost must always be found. Let my handmaidens walk free of this place. They have nothing to do with our quarrel. You hear that, Eivor? Noble, selfless. This is the sword you must strike a bargain with. A woman of quality. We seek only your king, lady. Tell us where Burgred hides, and we will leave without an ounce of blood spilled. Please, I don't know. Effective, Sigurd. She is only naive to her present danger, but she will soon understand. Wait. Those are the hands of one who washes linens. A servant. She is a decoy. No teraz zgaduj, która to jest. Watch the handmaidens. I'll follow Athelswith. Mhm. Tak, tędy nie wyjdziemy. Zaraz. Rozkazy Leofrida. Normanowie nigdy nie widzieli Lady Eleswitch. Jeśli zdobędą fortecę, będą mogli rozpoznać ją jedynie po bogatych szatach. Zmuście ją, by zamieniła się odzieniem z jedną ze swoich służek. Pani na pewno się temu sprzeciwi. Nie będzie chciała narażać najbliższych jej osób, ale musi zrobić wszystko, by uniknąć schwytania. Jak u diabła? A proszę. Zdziwił się nasze najgorsze obawy. Timeward jest w rękach wroga, ale jeszcze nie wszystko stracone. Za sprawą Leofrida zwymknęliśmy się zaledwie tuzin osób. Obawiam się, że nigdy, gdyby nie on i my, podzielibyśmy los innych ofiar. A teraz ukrywamy się. Bongert w swoim azylu i w swoim. Mam pozostać w Temple Bro pod silną strażą, póki Leofrid nie zabierze ludzi i nie wcieli w życie swojego planu. Przez ten czas będę musiała otrząsnąć się z poczucia winy, jeśli bowiem bezpieczna podczas gdy moi... Jeśli jestem bowiem bezpieczna, podczas gdy moi poddani giną, może lepiej nie wiedzieć, co się dzieje za tymi murami. No oczywiście, że lepiej nie wiedzieć. Coś tam jeszcze się zostało, tylko z której strony?
tam. Czyli najpewniej to będzie... Dobra, leży. Autentycznie pamiętam, że na początku jak z nim się tłukłem, to nie było lepsze. No to weźmiemy od niego. Troszkę sreberka chłop miał. Dałby jednak jeszcze ten całe złoto zdobyć, gdziekolwiek ono jest. Z Beskidu dobre pytanie. Tam coś. Był chłop, nie ma chłopa. Możesz. No, aż teraz idziemy do tej typiary. Trzeba przyznać, że przepastny ten cały zameczek.
from me. Gdzie on biegnie? My husband will send you all to hell. Stop what you are doing at once. Stay away from me. Quite clever, your ladyship. You're certainly making us work for it. Keep your hands off me, pagan! Have you lost your sense of hospitality? I regret asking. Let me go! I demand it! After what you put me through, I would have to be mad. Do you understand what you're doing, pagan? I am the Lady of Mercia! Kurde, on dalej ma to auto? Nie. You're wasting your time! I won't talk! Not to you, not to any of you barbarians! You may reconsider, if only for your people. For who knows how many more might die at the hands of us barbarians. You don't frighten me. Then you are a fool. W teorii mogę wziąć konika, ale cóż, skoro już idziemy piechotą, to idziemy piechotą. Tak, już blisko jesteśmy. No tak jak już poza tym zamkiem to szybciej się. Nie rozumiem, czemu oni nie mogą iść tak szybko. Lady Otherswith, you have seen better days. God will sear your soul, heathen, if he can find it. Why the cat, Eivor? She is as much a poet as you. Where's my Catelyn? What have you done with her? Your handmaiden, you mean? The brave one, dressed in royal finery? Season change with the others. I'll take them back to Tamworth. Get them talking. If she has so much as a scratch on her... I will inform Cheowulf. He might have some ideas on how to get through to her. I will meet you there. Ależ ona miała wielką głowę. Sigurd, what about these prisoners? We've got what we need. Let them go. Przechylenie szali. My thanks. God bless you. A, w cholerę. No też musimy do tych sojuszników dołączyć. Co to było? Aha. Ulepszymy sobie razu punktację za strzelanie z łuku, chociaż coś by się przydało trochę tego łupania konkretniejszego. Co tu mamy? Agresywne parowanie. Udane parowania zadają też obrażenia napastnikowi. Ja bardzo tylko z tych parowań korzystam, szczerze mówiąc, bardzo rzadko. Okej, ekwipuneczek. Możemy sobie kołczan ulepszyć, ale ja wolę jednak iść w prowiant. Całe 600 nam zostało, tylko czego? Sztabek żelaza i weź tu, zgadnij skąd je brać. Znaczy, w teorii można byłoby rozwalić jakiś ten. Dołącz do sojuszników Tamworth. Dobra, gdzie to będzie? A tu jesteśmy, no patrzcie tego wszystkiego. Czyli tu, to my chyba skorzystamy i się teleportujemy. Your turn. She won't talk to me. Eivor will handle it. Go on. Pamiętam to. You have exhausted my friend Uba here, but I'm wide awake. Maybe tell me where Burkrid is hiding and let him rest happy. Never. Stone-faced and tight-lipped, all for a king who hides like a cowardly vole. Too scared to protect his family and his people. Thirsty? My husband does what he must for Mercia. How could he do otherwise, knowing that even his closest friends could betray him? Give that traitor Cheowulf my message. He may win this earthly battle, but the devil has won the war for his soul.
He stabbed you in the back, true. But the people of Mercia are scared, and Teolwulf offers them a balm for that fear. I spit on him. Whatever life he makes in Mercia will be built on the graves of the nobles who gave their lives to defend it. The longer you drag this out, the truer that becomes. We've taken Repton, Tamworth, now Templebroth, and Leicester. With each victory, your hope for peace recedes. Yet Borgred has what you do not. The loyalty of his people. Good men. Faithful men. Who? The Thanes and Chills of Mercia? No, no. Only Leofrith remains loyal, and he too will fall. Yes, goodly Leofrith. He will die defending his king. And win or lose, he will send 100 more of you to hell. Eivor? Your ladyship? Do not mind me. Only here to count my spoils. Oh, God! Out, Ivar. Now. All right, all right. But if you mean to stay, mind the smell after they finish this. My God! Get me out of here! Please! Talk now, and we'll draw you a nice warm bath. You are asking me to betray my husband. How can I do that? If you don't, you will betray countless others. In legend, you may be remembered as the king and queen who abandoned their kingdom in its darkest hour. But there will be peace. This is Teolwulf's promise, and it will be honored. You have my word. Czemu ona ma taką wielką głowę? Does the caged bird sing? Burkrid is hiding in an old crypt to the south, where the Olney and Arrow rivers join. A crypt? Now tell me this is not a sign from the gods. It's a long way to carry a king. The three of you must clear a path back to Tamworth. Where can we meet? Bring him to the bridge at Venonus. It's a straight line through. We'll deal with any trouble there. The heads were a nice touch. I'm not one for spectacle, but it got her talking. Spectacle? That's just me. Okej. Znajdź i przeszukaj kryjówkę, która Burgreda. Stara krypta leży na południe od Leicestershire. Na południe. Tam, gdzie rzeki Arwy i Alne łączą swe wody. Spory kawał warowni. Czy nas już tutaj przypadkiem nie było wcześniej? Venonus. Tak tym wahadłowo się wspina. Ładnie słoneczko zostało przysłonięte przez chmury. Kurde, chciałem na taką wycieczkę sobie do takiej Grecji pojechać. Proszę bardzo.
Ja myślałem, że trafimy w tą dziurę. Ta wungla wpadła. Proszę, tam coś dalej jest. Znaczy w głębi. Dobra. That burns. Przeżycie harpunem. Przeszywasz wroga harpunem i ciskasz w nim dowolnym kierunku. Przeciwnicy, którzy wpadną na jakiś obiekt lub na innych przeciwników, otrzymają również obrażenia. Ja pierdzielę. Zakonu. Tak. Teraz mi się przypomniało. I should be cautious around here. Trzeba będzie od góry tam wleźć. This place is heavily guarded. A, jeszcze porąbane.
Gniewny list Arteverdzie do Kreuzce. Powtarzam po raz ostatni. Zasłoń okna na tyłach. Każdy przechodzący baran może zajrzeć do środka i zobaczyć nasz sprzęt, nasze towary, te cholerne słabe belki potwierdzające drzwi. Zajmij się tym. Właśnie. O, trafimy w to? Dobra, poszły. Tego typa to też w sumie by szło załatwić. Chodź, durniu. Czyli tam byłoby coś jeszcze, trzeba by dalej iść. Ale już chyba jest dobrze. Węż chrafna. Okej, tu chyba wszystko, żeśmy ogarnęli co mogli. Teraz tam coś jeszcze zostało. Tam w tym głupawym domku. Coś jeszcze mamy. Skoczyłem, a no już widać będzie coś ciekawego. Zaraz, to będzie w tą stronę. Aaa! Coś pod spodem. Edwalda. O, byłoby z niej cienko raczej. Aż mnie, powiem wam. Tu to chyba gdzieś tędy było wejście. Tak, to tutaj gdzieś będzie. Notatka poszukiwacza skarbów. Muszę przerwać poszukiwania, a tu nic nie, tu nie ma żadnego skarbu. No jakiś jest jednak. Zdobyto mapę skarbu. Już nic nie ma. Możemy spadać stąd.
zamkniemy sobie. Okej, tak jakby to wszystko. Teraz możemy gonić sobie w tym kierunku. Co tu się nam pojawiło, że ja tego nie zauważyłem? A, jakaś historyjka znowu. Please, this leaf cannot fall. Hold. Stay back. Do not touch this tree. All right. What is your name? May. Eivor. Something about this tree important to you? It's the leaves. My father said he would return home before they'd all fall into the ground. And now, only one remains. And still no return. It's been 6 weeks. 6 weeks since he's gone to Lincoln in search of work. I wish he stayed. Just one more season. He was so sure the fields wouldn't yield, but we could have tried. Hmm. Your father sounds like an honest man. Went looking for work to take care of you. He would make every effort to return home, and that is reason enough to hope. But this, it serves no purpose to fret like you are. Then what should I do? Carry on, as if he were to return tomorrow, no matter what happens to this leaf. Yes. Yes, I shall do as you say. My father would want the same. Thank you, Eivor. Maybe I'll wait just a little bit longer, till the goats begin to bray, or... Yes, a little longer. Minęło 6 tygodni, ojciec wciąż nie wrócił z Lincoln. Obiecywał, że będzie w domu, zanim spadnie ostatni liść, ale każdego dnia, gdy wyglądam przed dom, coraz więcej liści leży na ziemi, a coraz mniej wisi ich na drzewie. Czasami wolę w ogóle na nic nie patrzeć, boję się bowiem, że nasze drzewo już stoi już całkiem nagie. Ale wtedy przychodzi do mnie nadzieja, że może jeszcze zobaczę, jak ojciec jedzie ku domowi przez pola. Och, ojcze, gdzie ty się podziewasz? Ta... That's it, then. Carry on with your life, May. Everything will be all right. Ostatni jesienny liść. Co my tu mamy przed sobą? I had dreamed of fire and ruin. Am I awake? Or sleeping still? Tak, to gdzieś tutaj. Weź z tej krypty poszukać teraz tego wejścia, gdzie może być. Tam jakiś klucz jest. Jesteśmy na tym obszarze właśnie. Tak, już widzę, teraz przypomina mi się. Tak, bez kitu. Jak tu się chodzi, to wszystko garnia bez tych... Jak tu się chodzi i ogarnia to wszystko po tej grze, bez tych niestety tego szukania tu i ówdzie, no to trudno się potem walczy. Zeloty to były strasznie trudne do pokonania, to pamiętam. Bo tu kiedyś pamiętam, wparowałem na długo przed tym, zanim mnie ta fabuła przywiozła i Jezu, próbowałem otworzyć jakieś drzwi, których się po prostu nie dało otworzyć. Całe wieki. To była masakra wtedy.
heavy guard for a musty crypt. Cannot be the dead they're protecting. Dobra, tego capniemy. A nie. Jammed. Need to get on the other side. Zaraz, gdzie my jesteśmy? Kolejna krypta. Tak, tam już nic nie ma. Dwóch ich tam będzie. Dobra. Thank you.
snitch on you! Go, my eyes. Aż teraz idziemy na dół. Myślałem, że to gdzieś durnie są. Tak, chyba że wszystko w dole. Skupienie na Ornn. Coż to jest? Wykorzystują noc Ornn, by celować i strzelać do swoich przeciwników z szybkością przeznaczenia. Dobra. Czy to chyba wszystko?
nie zważyliśmy cholernego. O, tu jest kolejna, dobra. Ogarnięte. No, wymyślali tych. Teraz złote pytanie, którędy tu dostać się do... A no tak, bo tam coś jeszcze było przecież. Wcześniej. Mi się przypomniało, że się można iść w drugą stronę. Coś jeszcze niżej jest. Ciekawe gdzie. No! No, 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 it can't be! Stay back! That's a bread knife, my lord. Do you mean to butter me? Stay back! Back, I say! I'll fight you! If you insist. You'll have to kill me! Luckily for you, it won't come to that. This kingdom is mine! Mine! Time to go, my lord. We're late for the crowning ceremony. No, tylko teraz by wypadało jeszcze pozbierać to całą resztę. Jedyno. Włócznia Frydo. Proszę bardzo. Ileż tego było? Topór pogrzebowy, normański topór.
Teraz sobie lukniem. Chyba to już wszystko, żeśmy zbierali. Tak, mamy sześciutko. Lukniemy sobie, jak to teraz wygląda. Ten topór to 162, 67. Trafienie krytyczne podpalają twoją broń. Nice. Pawęż Hafna. 52, 67. Topór Varina. 12, żadna gwiazda. Trafienie krytyczne. Tak mnie ciekawi, w co by to najlepiej inwestować przy okazji... zaraz, co my tu mamy? Super odporność na ogień. Mamy już 3. No, tempo trzeba przyznać, mamy jakieś całkiem przyzwoite. Właśnie się taką, że mamy tu... już troszkę niewiele brakuje. Ale będziemy na to w końcu zainwestować. No bo teraz bierzemy pana... króla. I move out. Gary, move out. From here. Czekajcie. Ten będzie kierunek? Tym. Nie wiem, czy dobrze idę. Chyba dobrze. Musimy go tu zostawić. Lord, preserve me. What's that about? Dobra, to chyba wszystko. Trzeba przyznać, że całkiem sprawnie mi to poszło. Off this thing! You think you've won? You haven't, Liafrith. I sent him away with orders to destroy you. Quiet. The mess you're in, you don't know the half of it. Okej, dobra, w tym odcinku to jest tyle. W kolejnym kontynuujemy naszą fabułę. Blight on this world. The whole lot of you. A rancid disease.
You don't deserve Mercia! To the victor, the spoils, my lord. To the victor, the spoils, my lord. You must win Mercia to deserve her. W sumie to mogliśmy już tu dojechać, byliśmy bardzo blisko. This way! We need to go! Fast! Right behind you. Zaraz. Tak mamy w ogóle jechać? Tutaj. No, ale dobra, to w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Hej!